Związek rodziców jest ich ładowarką do baterii, które zużywają się w rodzicielskiej codzienności, a zarazem dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują doświadczać miłości nie tylko od rodziców, ale też pomiędzy rodzicami. To miłość nieidealna, tak jak nieidealny jest każdy związek. Nazywam się Aga Rogala i jestem terapeutką rodziców. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Mój podcast ma za zadanie pomóc Ci tworzyć związek, który ładuje Ci baterię. Nieidealny, ale wystarczająco dobry. Dzień dobry, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Jedziemy z dzisiejszym tematem. Ja mam tutaj w swoich notatkach zapisany jeden brzydki wyraz, który jest wymowny i bardzo na miejscu. I chyba jest nawet cytatem z jakiegoś filmu. Gdyby mi się wymknął, czy wymsknął, to z góry przepraszam i może niekoniecznie jest to odcinek do słuchania z dziećmi. Ale to tylko jakby po prostu nie na moją odpowiedzialność teraz. Tytuł roboczy dzisiejszego odcinka, i nie wiem, czy dokładnie taki zostanie, pewnie tak, to jest następujący. Związek, gdy jedna strona się poświęcała i teraz czas na zmianę. Zanim przejdziemy do tematu, mam jakieś takie poczucie, że powinnam powiedzieć pewną rzecz. Otóż, oczywiście do tego, co ja opowiadam w podcaście, inspirują mnie nie tylko książki, one raczej dają mi jakby dodatkową wiedzę, którą się mogę podzielić, a przede wszystkim inspirują mnie historie osób, które do mnie piszą, które ze mną rozmawiają na takiej lub innej płaszczyźnie, także na tej płaszczyźnie terapeutycznej. Ale zbieżność historii z konkretnymi osobami jest przypadkowa, albo raczej jest wypadkowa. To znaczy, to co ja opowiadam, to co biorę na warsztat w podcaście, to są naprawdę najczęstsze przypadki. No nie biorę jakichś pojedynczych, wyjątkowych historii, tylko najczęstsze rzeczy, które statystycznie widzę, że są na przykład najczęściej powtarzającymi się błędami, najczęściej zdarzającymi się problemami. W związku z tym będzie to dotyczyło i Kowalskich, i Ksińskich, i Bogusławskich, i Krakowskich, i Warszawskich, i wielu, wielu innych. Więc chociaż nie miałam do tej pory takiego zarzutu, że wygadałam tajemnicę, to tak na wszelki wypadek chciałabym uprzedzić, że nie wygaduję tajemnic. Po pierwsze, a po drugie, jeżeli masz poczucie, tak jak mi niejedna osoba pisze w komentarzu jakimś do tego podcastu, że o Boże, to wyjęte z mojej głowy, albo o Boże, to jest dokładnie historia mojego życia. No cóż, no to świadczy tylko o tym, że nie jesteś sam i sama, no, że inni też tak mają. Bardzo często słyszę taką refleksję odnośnie do porównywania siebie, swojego związku z innymi. Inni sobie radzą, inni mają lepiej, inni nie mają takich problemów, inni jakoś to ogarniają. No to cóż, ci inni to są też ci, którzy inspirują mnie do tych podcastów, chciałabym zauważyć. Takie porównanie to jest porównywanie swojego zaplecza z cudzą wystawą. Nie wiesz, co tamci mają na zapleczu, a mają, zapewniam cię, mają. No dobra, to do dzisiejszego tematu. To jest taka historia o tym, jedna strona się poświęcała i teraz czas na zmianę, w której, jak obserwuję, no właśnie jedna osoba dochodzi do wniosku, że poświęcała się do tej pory te wszystkie lata, krótsze lub dłuższe związku, ciągnęła to wszystko, co w domu, czy ciągnęła to wszystko, co z dziećmi, czy ciągnęła, czy ciągnął, to jakby obie wersje są możliwe, choć mi ciągnęła w sensie osoba, to wszystko jakoś na swoich barkach i teraz ja, nie? Teraz czas na zmianę. Stało się coś takiego, nie wiem, doszło się do swojej granicy, może było jakieś wydarzenie, które to zmieniło. Może wreszcie przyszliśmy na terapię pary. Może wreszcie, nie wiem, mleko się wylało i trzeba teraz to posprzątać i okazuje się, że nie tylko tę jedną plamę, ale generalnie wszędzie jest syf i no trzeba to wreszcie ogarnąć. No i teraz ja. I to, co obserwuję, co widzę,
to jest takie, i o czym zresztą czytam, to jest takie podejście tej osoby, która właśnie jest przekonana, że to ona to wszystko ciągnęła, to dzięki niej jeszcze ta chałupa stoi, te dzieci jakoś wychodzą na prostą i to wszystko się jakoś kupy trzyma, to ona ma takie, takie głębokie pragnienie i co za tym idzie, pewne oczekiwania odnośnie do takich rzeczy. Dokochaj mnie. Dokochaj mnie, mój partnerze, czy moja partnerko. I w dokochaj mnie można tak strasznie wiele zmieścić oczekiwań, nawet nie potrzeb. Oczekiwań, jak to ma wyglądać, jak ja sobie wyobrażam dokochiwanie, ile to mam dostać uwagi i w jaki sposób, i co ma być dowodem. Na. I to o tym też dzisiaj będziemy gadać. Kolejna rzecz, która jakby tkwi w sercu, w głowie tej osoby, która dochodzi do takiego wniosku, teraz ja, to jest taka chęć, takie działanie, czy to tak wychodzi na wierzch, a teraz opowiem ci wszystko, co było złe. A teraz to tutaj oto proszę i jeb na stół. I żeby to było proszę i jeb na stół, wiesz, tak jakby jednorazowo, to ja bym powiedziała, super, sprzątamy piwniczkę. Na pewno słyszałeś i słyszałaś mój podcast o omszałej piwniczce. Może czytałaś newsletter, a jak nie, to tam proszę sobie zajrzeć w poprzednie odcinki. Każdy z nas ma taką omszałą piwniczkę w głowie, w której, Boże, aż żal, że powiedziałam, każdy z nas. No dobra, każdy z nas ma, ale różne rzeczy z tym robimy. Omszałą piwniczkę w głowie, w której trzymamy zawekowane grzechy. Grzechy tej drugiej strony, czego nie zrobiła ta druga strona, co zrobiła, o czym zapomniała, co przegapiła, kiedy powinna była, a nie zrobiła, nie zareagowała i takie tam. I to wszystko tam jest. I teraz możesz tę piwniczkę zamknąć i do niej nie złazić. Możesz do tej piwniczki schodzić regularnie, kiedy na przykład się kłócicie i wyciągnąć wtedy w ramach argumentu, pch, a pamiętasz jak w 49, na. Bo to czasem są rzeczy sprzed lat i nie da się za pomocą żadnych czarów, żadnego wyciągnięcia z tej piwniczki, whatever, zmienić przeszłości. Nie da się. I z jednej strony osoba, która całe ma poczucie, że całe życie się poświęcała, znaczy całe życie to nie, tylko całe życie tego związku, czy całe życie tego małżeństwa się poświęcała i ona tam wyciąga z tej piwniczki, to z jednej strony ja to rozumiem. Bo może mieć takie poczucie, że o tym to nie było przegadane, że ta druga strona nie jest tego świadoma, że ja teraz potrzebuję to z siebie zrzucić, że potrzebuję to komuś, znaczy nie komuś, tylko tej osobie to uświadomić. I okej, tylko powiedz mi, jak to długo będzie trwać? Bo to jest bardzo wygodny argument w kłótni, rozumiesz? Strzelanie takim słojem, po prostu otwieranie takiego słoika ze śmierdzącym ogórem grzecha, to jest coś takiego, z czym się nie da dyskutować. No bo ile razy cię można za to przepraszać? Przypuszczam, jeżeli to się dzieje kolejny raz, że tamte przeprosiny już były. Ile razy cię można za to przepraszać? Albo co ja jeszcze muszę zrobić teraz w naszej obecnej rzeczywistości, albo w jakiejś przyszłości, co sprawi, że ty mi wreszcie to wybaczysz i zapomnisz i nie będziesz tego wyciągać. Bo wiesz, jak ty mi to wyciągasz za każdym razem, to ja się do pewnego momentu mogę starać, ale potem to dochodzę do wniosku, że w dupie to i tak nic nie zmieni, bo koniec końców w którymś momencie ty mi weźmiesz i wyciągniesz znowu ten temat sprzed 5 lat. A ja już naprawdę nie mam pomysłu, co mogę z tym zrobić. I wtedy to ta osoba, która potrzebowała dokochania, która potrzebowała takiego oczyszczenia, nie oczyszcza, bo pielęgnuje zranienie. Pielęgnuje siebie w roli ofiary skrzywdzonej. Pielęgnuje się w swojej niemocy, w swoim skrzywdzeniu. Nie daje szansy temu związkowi. Ona nie daje szansy temu związkowi. Ona, która ciągnęła, ta osoba, nie mówię, że kobieta, która ciągnęła te rzeczy. Ten dom, czy tą rodzinę, czy te dzieci na swoich barkach. Czy przymykała oko, czy jakiekolwiek tamte argumenty. Jak masz taką piwniczkę, z którą trzeba się wreszcie uporać, bo nie wiem, jeszcze cię to drąży, jeszcze tam są te rzeczy, które były niewypowiedziane. Umówcie się na poważną rozmowę, żeby był czas, żeby był spokój, żeby ta druga strona nie zasnęła w trakcie, bo na przykład taki jest pomysł twój, że to będzie 23 i generalnie wtedy dzieci śpią i można pogadać. Super, tylko że wtedy też czasem dorośli padają na twarz i się nie da.
Więc umówcie się, czy wyjdźcie na tą rozmowę, czy jakby zróbcie coś, żeby ona się udała, żeby była w dobrych warunkach i opowiedz swoje zranienia, jeśli jeszcze potrzebujesz i zamknij tę piwnicę. Bo jeżeli jesteście w kryzysie, jeżeli wy macie coś tutaj uratować, jeżeli coś się ma tutaj zmienić, to jedynie w przyszłości. Przeszłości nie zmienisz. Owszem, nie jest wykluczone, że możesz zrozumieć przeszłość. Strasznie to dużo kosztuje. To jakby wyjście z siebie, wyjście ze swojej strefy komfortu, wyjście z takiego myślenia tylko o sobie, o swoim nawet pokrzywdzeniu, albo o swojej roli ratownika, albo o swojej roli tam, nie wiem, poświęcenia, zbawiciela, czy czegoś. I zrozumienie, co stało za tą drugą stroną i nie, że samo zło. To jest jedyne, co możesz zrobić z przeszłością. Ale zmienić? Nie. Więc wyciąganie tego za każdym razem w ramach argumentu, w ramach potwierdzenia, że teraz ja i teraz o mnie i teraz dla mnie, słaby pomysł, powiem ci. Jak patrzę tak w praktyce, to się średnio udaje, jeśli para przy tym tkwi. Ta strona, ta, która mówi teraz ja, teraz czas na mnie, ma też takie podejście z tego, co jakby tak... jest dla mnie widoczne, takiego, wiesz, staraj się o mnie, zabiegaj o mnie, dla mnie, ja tak jak ja lubię, tak jak będzie po mojemu, tak jak ja tego chcę. I do tego się jeszcze odniosę. Nie w tym momencie, do tego się jeszcze odniosę. I jeszcze jedna rzecz, rób to, co do tej pory ja robiłam albo ja robiłem. Ja ogarniałem albo ja ogarniałam. I przypominam sobie odcinek o menedżerowaniu w rodzinie. I ile tam było emocji, też przy tej rolce o tym na Instagramie, ile tam było emocji bardzo takich gorących i ile było tam takiego wielkiego jakby przyklaśnięcia, zwłaszcza ze strony kobiet, które czują, że one tak menadżerują, że no właśnie one chcą, żeby ten facet był też partnerem, a nie tylko kimś, komu ona zleca zadania i ten, któremu te zadania są zlecane, on nie zastanawia się, nie myśli, sam na to coś nie wpadnie i tak dalej, tak? I ona potrzebuje takiego partnera w życiu. I to z jednej strony jakby podtrzymuje, że to ma sens i byłoby fajnie być wspólnikami, a nie szefem w związku i mieć takiego podwykonawcę, tylko bo podwykonawca nie robi nic ponad to, co mu zlecono, a nie na tym to polega. Ale weź poprawkę na to, że jeżeli do tej pory coś było całkowicie albo głównie twoją domeną czy twoją odpowiedzialnością, to ta druga strona, choćby skały srały, może nie wymyśleć, jak to się robi, nie wpaść na pewne kolejności, nie wiedzieć, że to już czas, że termin, nie pomyśleć, że powinna o tym pomyśleć, jeszcze się tego po prostu nie nauczyła. I nie chodzi tylko o to, ten kierunek, no bo jak tam kobieta robiła coś przy dzieciach, to on przecież dla niego to powinno być oczywiste, że coś tam. Wiesz, ja sobie myślę o swojej sytuacji, w której jakby mój mąż oczekiwał, że no przyszedł czas, żebym ja wreszcie ogarniała te wszystkie domowe rachunki na tym poziomie, co on, bo przecież do licha to jest nasz wspólny dom i ja powinnam być dokładnie tak samo zainteresowana i przecież jestem dobrostanem tego domu, no to czas, żebym teraz trochę ja. No ekstra. Obawiam się, że wyłączyliby nam prąd. Bo ja nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie mam tego z tyłu głowy. Moją domeną, moją odpowiedzialnością przez te lata była inna działka, a nie to. I ja bym bardzo chciała być taka mądra jak on i umieć w te rzeczy, chociaż cholernie się tego boję. Ale wiem też, że gdyby taka sytuacja zaistniała, i tak jest już lepiej, bo prowadzę firmę sobie. Ale rozumiesz, że chcąc ogarniać te rzeczy, mnie trzeba by było tego nauczyć. Po prostu ze mną usiąść, mi wytłumaczyć, mi prawdopodobnie rozpisać na kartce, jak krowie na rowie. I nie dlatego, że jestem głupia, i nie dlatego, że nie ogarniam, i nie dlatego, że jestem niedojrzała, i nie dlatego, że do tej pory miałam w dupie, tylko dlatego, że do tej pory było tak, że ogarniałam inne rzeczy.
I gdybym miała nauczyć tego mojego męża, co ja ogarniałam, być może też trzeba było mu to rozpisać na kartce. Nie wnikajmy może teraz w naszą prywatną sytuację, bo bym się musiała za dużo tłumaczyć. Ale wiesz, tak serio, naprawdę, nie rozliczaj tego drugiego, że nie umie czegoś zrobić, czy tej drugiej, że nie umie czegoś zrobić, jeśli do tej pory to nie była jej domena, czy jego, czy jej zadania, czy jego. I super, podzielcie się tym od nowa. Jasne, jeśli do tej pory cały ten bagaż jakiś jeden spoczywał na tobie, to fajnie byłoby się teraz nim podzielić. Ale nie tak, że ten ktoś ma obowiązek się domyśleć, bo jak się domyśla, to jest taki nie w pełni. Nie w pełni odpowiedzialny czy odpowiedzialna, nie w pełni rodzicem, nie w pełni partnerem czy partnerką. Mam nadzieję, że moje emocje, które tutaj temu kawałkowi towarzyszyły, pomogą to lepiej zapamiętać, a nie będą przyczynkiem do domysłów. Anyway, jedziemy dalej. Zastanawiam się teraz, w którą stronę pójść, powiem ci, bo ja mam przed sobą swoje notatki do każdego podcastu i tam jest kupa strzałek. I się zastanawiam, w którą strzałkę teraz skręcić. I może skoro już jesteśmy przy tej osobie, która ma to poczucie, że się poświęcała, dawała i teraz czas na nią, to jeszcze może tutaj powiem kilka słów na ten temat, a potem się skupimy na tym, wobec którego te oczekiwania są kierowane. Czy zdajesz sobie sprawę, że formułując to zdanie, które prawdopodobnie powtarzane jest przez ciebie wiele razy, w twojej głowie, może z twoich ust, może do osób, które są ci bliskie, tych, z którymi rozmawiasz, że to było twoje poświęcenie, że to wszystko ciągnęłaś, czy ciągnęłaś ty, że to było na twoich barkach, że czas na zmianę i tak dalej, to stawiasz się w roli: ja jestem ta dobra strona. Ja jestem ta dobra strona. I to wcale nie dotyczy tylko tej działki, o której ty mówisz. Generalnie robisz rozdanie ról. Ty jesteś ta dobra, ty jesteś ten dobry. Po drugiej stronie, no wiadomo co. Nie? A grzeszysz. A grzeszysz, bo sorry Gregory, ale nie jest tak, że związek się składa z osoby białej i czarnej, z osoby dobrej i złej. Nie zauważasz swojego udziału, swoich win. Nie uznajesz swoich, powiem grzechów, ale nie chodzi o to religijne podejście, tylko wiesz, no to, co było nie okej. Nie zauważasz swoich zaniedbań. Albo zauważasz je, ale takie traktujesz, no może coś tam było, ale no nie było to takie jak po tej drugiej stronie. No hello, hello. Wiesz, powiem ci, rozmawiam czasem, no ponieważ prowadzę terapię par, czy żalą mi się osoby też jakoś w wiadomościach, opowiadają mi swoje historie, no to zdarzyło mi się x razy rozmawiać o zdradzie. I pisały do mnie osoby, które były ofiarami zdrady, to znaczy zdradzono je. Czy rozmawiałam z takimi osobami. I to, co mnie jakby tak zatrzymało i podziwiam taką mądrość w tym zranieniu tych kilku osób, czy tych, które to mówiły, które mówiły coś takiego. Ja wiem, ja nie jestem odpowiedzialny, czy ja nie jestem odpowiedzialna za tę zdradę. To ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie jestem osobą odpowiedzialną za to. To jest grzech po tamtej stronie. Grzech w sensie zło. To była decyzja tamtej strony. Ale zdaję sobie sprawę, że mam swój udział w tworzeniu atmosfery, która tej zdradzie sprzyjała. Bardzo to jest mocne. Ale zdaję sobie sprawę, że ta druga strona była samotna. Ale zdaję sobie sprawę, że zainwestowałem, czy zainwestowałam swój czas, swoją energię w XYZ i ta druga strona poczuła, że jest sama, jest niedokochana, nie czuła się wysłuchana, nie czuła się zaopiekowana, nie czuła tego czy tamtego. Ja tego
ja wiem, że mam w tym swój udział. I taka osoba, która stawia się w roli ofiary, w roli ja jestem ta dobra strona, ja jestem po tej jasnej stronie mocy, to często towarzyszy temu taka niechęć do przeprosin, czy do przyznania racji. I to nie tak, że globalnie, wiesz, za tamto długie nasze życie, co za nami, ale nawet na tu i teraz. Na tu i teraz. Że ciężko jest wyjść z tego pudełka, wyjść z tej wygodnej roli, oj wygodnej, i powiedzieć tu czy tu, no faktycznie, o, no przepraszam, nie no, masz rację. No, ofiara stawia siebie często wyżej. Ten dobry stawia siebie często wyżej. A co ci zostanie, jeśli uznasz swoją współwinę za sytuację? Prawda. Prawda ci zostanie. Niewygodna. Niewygodna. Ale jakby wtedy przynajmniej startujemy rzeczywiście do przyszłości. I trzeba się będzie wspólnie nauczyć bycia, a nie wychodzić z takiego założenia, że tylko ta druga strona, jak ona się zmieni, ona nadrobi te wszystkie braki, te wszystkie grzechy, to będzie dobrze. I nie będziesz kimś, kto będzie wiecznie zadawał pokutę. I to bardzo niejasno. Może mało atrakcyjne, ale lepiej rokujące na przyszłość. I teraz tak. Jeśli jest to tak, że no właśnie jest para, no właśnie jedna osoba dochodzi do wniosku, że wszystko oddawała, poświęcała się i tak dalej. I teraz ona wychodzi z takiego, to teraz ja, dokochaj mnie, opowiem ci całe zło, staraj się o mnie, rób to, co do tej pory ja ogarniałam, czy ogarniałem. Taka terapia pary się nie uda. To często jest etap. To jest etap do przejścia. Natomiast finalnie na tym się nie może skończyć. Bo się to nie uda. Wiesz dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, ta druga strona też ma swoje zranienia. Też ma swoje potrzeby, myśli, pragnienia, uzasadnienia, co tu się stało i dlaczego tak się działo. Też ma swoje uczucia. Jeśli ta osoba okręci swoje życie aktualnie wokół tego człowieka, który żąda od niego zmiany teraz w imię tego teraz ja, to będzie bardzo krótkotrwałe. Może nie bardzo, ale będzie krótkotrwałe, bo będzie jednostronne. Bo będzie tak, odprawianiem pokuty, której do końca nie znam, która nie ma terminu, która nie jest jasno sformułowana, bo często jednym z punktów tej pokuty jest domyśl się, no bo teraz ja. Nie może okręcić jedna osoba życia wokół drugiej, bo tylko patrzeć, aż zacznie się sączyć w serce jad. Dlatego, że związek to nie jest coś takiego, że tylko jeden dla drugiego. Jest potrzebna wzajemność. Zobacz, jeżeli jesteś tą stroną, która się do tej pory poświęcała, która ma takie poczucie, przecież do cholery to nie było dobre, nie? Ani dla ciebie, ani dla związku. Czy przypadkiem nie oczekujesz właśnie rewanżu w takiej samej sytuacji? W sensie w taki sam sposób? Znaczy, ja rozumiem takie pragnienie. Niepotrzebę, to jest pragnienie. Tylko, że jakby jeśli widzisz, że to był błąd, to może nie warto go odtwarzać ponownie, tylko na zamiankę. Może dojdziesz do wniosku, że tego się po prostu tak nie da zrobić. Ta druga strona dojdzie do takiego wniosku. Jeżeli ma tak robić, że ma cały czas tobie dawać, żebyś żeby ten związek ocalić, żebyś zmienił czy zmieniła zdanie, żeby tobie było lepiej, to słuchaj, a ty się okopujesz na tym pozycji ofiary, która wreszcie ma dostawać, bo do tej pory cały czas dawała, to ja ci powiem, jak to będzie. Tak z grubsza rzecz ujmując. Będą zrywy po stronie tego, kto był tym oprawcą w cudzysłowie. Będą zrywy, będą eventy w postaci
jakichś takich rzeczy, które będą miały ci coś tam dowieść, dostarczyć, jakieś przyjemne emocje, jakieś poczucie, że no właśnie tego dokochania, albo zaopiekowania, albo co tam, tam wyjątkowości i tak dalej, ale to będą eventy. Ty będziesz z nimi wiązać nadzieję, ale szybko się przekonasz, że to był tylko event. To było tylko jakieś takie jednorazowe strzały. Więc będziesz się rozczarowywać. Twoje rozczarowanie będzie pogłębiało obawy, obawy będą pogłębiały dystans i będą nakręcały to rozczarowanie i coraz mniej będziesz wierzyć w jakąś zmianę, no bo ta druga strona robi tylko z tego eventy. To raz. Dwa. Jeżeli ta druga strona cały czas ma poczucie, że się musi zmienić dla ciebie, to przez jakiś czas będzie. I będzie robić te rzeczy. Ale potem powie, no ja z siebie rezygnuję, ja się zmieniam, ja oddaję, ja tutaj sobie po prostu wycinam jakieś fragmenty z siebie, które okej, były głupie, były złe, może nie były po prostu użyteczne i spoko, no ale wiesz, jakby hello, nie jest tak, że ja tylko jestem ten zły czy ta zła, a ty jesteś aniołem z nieba. No właśnie, bo ta druga strona też ma swoje racje. Prawdopodobnie nie wyszłaś za faceta albo nie ożeniłeś się z kobietą na wskroś złą i złym, prawda? No chyba nie. I to, co kierowało tą twoją partnerką albo twoim partnerem, kiedy robił rzeczy czy robiła rzeczy, które dla ciebie nie były użyteczne, dla twojej rodziny w twoim przekonaniu nie były dobre dla, nie wiem, dla emocji, dla tam... Tej takiej warstwy kochania i tak dalej, to nie było best thing ever, ale za tą osobą, która to robiła, nie stoi przekonanie, czy nawet nie przekonanie, nie stoi motywacja, chciałam dowalić. Nawet błędy, nawet zaniedbania, one wynikały z tego, że tak ta osoba na przykład postrzegała troskę o rodzinę. Tak ta osoba postrzegała troskę o waszą przyszłość, czy o wasze małżeństwo, czy o wasz związek. Tak ta osoba postrzegała siebie jako na przykład odpowiedzialnego ojca, albo odpowiedzialną matkę, albo partnera, albo partnerkę, bo z różnych względów taki był wzór w rodzinie, albo na przykład doświadczyła ta osoba, powiedzmy, nie wiem, biedy. Na przykład, nie? Doświadczyła biedy i jak dojrzewała, jak tam była tym nastolatkiem i tam w górę, to jej się takie wykluwało, nigdy tak jak rodzice, nigdy tak jak było w domu, u mnie będzie inaczej. I ta osoba na przykład cisnęła na to, żeby zabezpieczyć byt materialny. Jak cisnęła, żeby zabezpieczyć byt materialny rodziny, z największą troską, często z zażynaniem się dla tej rodziny, no to kurczę, nie dawała tego czasu na te emocje, na to kochanie, na nie wiem, na spędzanie wspólnie czasu. Jest duża szansa, że nie miała też tego z domu, więc nawet nie wiedziała, że takie coś jakby się, jakoś się robi, a twoje oczekiwania formułowane do niej były po prostu nie tak istotne, ale nie, że ty nie byłeś, czy nie byłaś istotna, tylko te oczekiwania nie były tak istotne, żeby przerosnąć ten strach, że będzie powtórka z rozrywki, że powtórzy się scenariusz rodziców, a tego na przykład ta osoba za żadne skarby nie chciała. Więc cisnęła na przykład te ostatnie lata, żeby wam było dobrze i bezpiecznie finansowo. No i teraz co? To ją, że tak powiem, na krzyż za to? No jakby trochę niekoniecznie, dlatego że ona naprawdę chciała dobrze. I przypuszczam, że czerpałeś czy czerpałaś z tego jakieś, mimo wszystko jakieś korzyści. Czy nawet weźmy taką sytuację, w której no, jedna osoba się poświęca totalnie dla dzieci. Tak? No to też jest jakiś rodzaj poświęcenia, nie? Zaniedbujący związek. Zdarza się, że tak bardzo w te dzieci, że zaniedbuje związek. No i teraz rozliczanie takiej osoby tylko z tego, tylko pod tym względem, że wiesz, nie robiliśmy randek, nie dbaliśmy o nasz związek, nie było tego, nie było tego, nie było tego, bo ty ciągle w te dzieci. Przecież to będzie strasznie niesprawiedliwe, prawda? No bo te dzieci to są żyjące istoty. Trzeba się było nie zatroszczyć, nie starczyć tego czasu, zaopiekować ich emocje, zaopiekować ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Ktoś to musiał robić i tak dalej. Byłoby nie fair.
odbierać zasadność tych działań. Owszem, było jakieś zaniedbanie, ale to nie znaczy, że te dzieci jakby nie były istotne. Więc różne tam stoją za tą osobą, która nie dowiozła czegoś, która zaniedbywała coś, która teraz jest jakby z tego rozliczana i teraz ona ma się zmienić, jest takie oczekiwanie. Za nią stały różne motywacje, ale naprawdę nie takie, że chciałam upodlić swoją drugą połowę albo chciałam, czy chciałem, żeby, nie wiem, ta moja rodzina to po prostu sczezła w samotności beze mnie. Nie. I warto to zobaczyć, jeżeli mamy iść do przodu. Bo takim grzechem, który się... Przepraszam za te korelacje religijne, to nie o to chodzi, żeby tutaj takie były, ale to jest takie dobre słowo. Taką przewiną jest to, że my, będąc na pozycji tego człowieka, który dochodzi do wniosku, czy tej strony w związku, która dochodzi do wniosku, że do tej pory tak wiele oddawała, że nawet to zdrowie podupadło czy coś. I teraz czas się o siebie zatroszczyć, które jest skądinąd dobre. Tak? Fajnie, dochodzisz do wniosku, że czas się o siebie zatroszczyć. Bosko, jeszcze nie wypadły ci wszystkie włosy, może jeszcze łuszczyca nie postępuje, albo wrzody na żołądku jeszcze nie popękały. Jest szansa, że zatrzymasz te procesy, jak ci już weszło na zdrowie na przykład. Ale słuchaj, to nie znaczy, że równocześnie masz prawo negować tą drugą osobę. Masz prawo ją odczłowieczyć. Masz prawo odmówić jej racjonalnych uzasadnień jej decyzji. Nawet tych, z którymi się nie zgadzałaś, czy nie zgadzałeś. Masz prawo odmówić jej uczuć, masz prawo odmówić jej potrzeb. Masz prawo robić coś jej kosztem. Masz prawo przyznać sobie wyższość nad tym drugim. Ja wiem, że to są refleksje, które mogą boleć. I w pierwszym odruchu możesz, jeżeli jesteś taką osobą, w takim położeniu, możesz czuć się na przykład nieuznana, czy nieuznany ze swoim bólem, czy nie wiem, niepotraktowany sprawiedliwie. Tylko z tą sprawiedliwością tutaj to mam taką lekką obawę, że jej blisko jest do czegoś w rodzaju prawa do zemsty, prawa do rewanżu, czegoś takiego. A to takie śliskie w realizacji. Żeby się udała zmiana w związku, w którym jedna osoba ma poczucie, że dawała cały czas, czy cały czas się czymś opiekowała, jakimś, jakby niosła to na sobie i teraz, dobrze, okej, masz te myśli, masz takie, zauważ je, opowiedz je sobie, zobacz, co tam za potrzeby są. Zobacz, jak możesz się o siebie zatroszczyć. Spoko. Tylko na tym nie pozostań. Tylko nie wpakuj się w rolę oskarżyciela, sędziego, osoby realizującej karę, księdza, który zadaje pokutę, pilnuje, żeby ta pokuta była odprawiona i innych takich. Tylko nie stawiaj się w roli osoby, wokół której teraz należy zorganizować cały system naprawczy związku. Bo to się nie uda. Bo ta druga strona tego nie wytrzyma. Do pewnego stopnia może dawać. Ale ona też miała swoje racje za tym, co robiła, czy czego nie robiła. Dobrze, w pewnych punktach mogła się w ogóle pomylić, przestrzelić, strzelać ślepakami, kulą w płot, czy jakakolwiek tam inna metafora będzie pasować. My jesteśmy potwornie surowi, jeśli nie najbardziej surowi, dla współmałżonków czy partnerów związku. Dla nikogo innego nie jesteśmy tak surowi w ocenie. Nikomu innemu nie przypisujemy takich cech. Jak nie ma tej dobrej, to jest jej przeciwieństwo złe. Jak nie ma, z nikim innym nie jestem w takim układzie, żeby tam było tyle symbolicznych działań w mojej głowie, których ja nie opowiadam, a z których rozliczam. No i taka trudna prawda, nie? Że związek to jest wspólnota, wzajemność, to jest razem. Nawet jeśli ileś czasu poświęciłaś czy poświęciłeś dla tej relacji, dając
w jakimś obszarze bardzo dużo, dając więcej, oddając siebie, to jeśli ten związek ma trwać i ma się w nim dobrze dziać, to nie może być teraz taki pomysł wprowadzany do realizacji, że robimy zamianę ról. Tylko, że robimy wzajemność. Robimy razem. Tam jest potrzeba przebaczenia drugiej osobie, sobie samemu, przegadania, postanowień i pójścia dalej. To są takie moje 3P. 3P przy przebaczeniu. Przegadać, zrobić postanowienia i pójść dalej. Przeszłości nie cofniecie. Nie da się. Możesz jeszcze wiele razy powtórzyć, ile lat oddałaś albo oddałeś, ile lat twoje nieszczęście trwało, od kiedy to czy tamto. Ale jeśli robisz zmianę, jeśli pragniesz zmiany w życiu, to ona może się zadziać tylko w przyszłości. Znaczy właściwie to teraz. I odbić echem w przyszłości. Ale w przeszłości już się nic nie zmieni. Nawet w tej najczarniejszej. Już się nic nie zmieni. Możesz ewentualnie lepiej ją zrozumieć. Ale to też nie jest clue. Kciuki mocno trzymam. Żeby w tym twoim związku było lepiej albo równie dobrze, jak teraz jest, żebyście się wzajem rozumieli lepiej i dogadywali. I mam nadzieję, że ten podcast, ten dzisiejszy odcinek będzie w tym w jakiś sposób użyteczny. Bardzo serdecznie Cię zapraszam także do lektury mojej książki Poukładaj to sobie w głowie, 100 maili do Ciebie o rodzicielstwie i partnerstwie. Jeśli jeszcze nie stoi na Twojej półce, to będzie mi miło, jeśli tam u Ciebie będzie i będziesz z niej korzystać. Podobno dobrze się do niej wraca, więc Ci polecam się serdecznie. Uściski i do usłyszenia. Pa. A jeżeli jesteś moim patronem lub patronką, to pamiętaj, że w aplikacji Patronite Audio możesz posłuchać odcinków podcastu, które są takim podziękowaniem dla patronów. Rozwiązuję tam wątpliwości, czy omawiam pewne problemy, które dotyczą wychowywania dzieci, wychowywania nastolatków, czy relacji z nastolatkami i około związkowe tematy też. Dziękuję za Twoje wsparcie. Uściski.